Augusto, melduje szwadron Teresza, gotowy do obchodu Dnia Niepodległości 11 listopada. Delegację zakładu karnego w Koronowie. Zapraszamy przedstawicieli policji. Thank you.
zapraszam przedstawicieli Rady Miejskiej w Koronowie. Szanowni Państwo, wśród naszych gości dzisiejszego Święta Niepodległości są posłowie Rzeczpospolitej Polskiej. Witamy serdecznie pan Piotr Król i pan Jan Szopiński, a także wicewojewoda kujawsko-pomorski. Witamy serdecznie. A także wicewojewoda kujawsko-pomorski Radosław Kępiński. Witamy wszystkich. Pana wojewodę. Witamy wszystkich bardzo serdecznie zaproszonych gości, mieszkańców, uczestników. Cieszymy się, że jest nas dzisiaj tak wielu. Pora na hymn państwowy. Szanowni Państwo, już za chwilę przed nami pokaz amatorski. Chociaż tutaj to słowo amatorska nie pasuje, ale taką informację dostałem z klubu. Grupy rekonstrukcyjnej ułamów z klubu jezierskiego Deleż. Od wielu lat w Koronowskie Obchody Święta Niepodległości wpisuje się działalność klubu jezierskiego Deleż z Nowego Dworu, który nie tylko uczy jazdy konnej i organizuje rekreację jeździecką, ale także pielęgnuje tradycje kawaleryjskie i pamięć historyczną. Byliśmy już świadkami musztry ułańskiej, podziwialiśmy już konno tańczonego poloneza z pana Tadeusza. Oto znowu jest ułanem i stoi na widecie, jak pisał Henryk Sienkiewicz w noweli Latarnik, czyli straży warcie przy naszej bazylice w najważniejsze święta. Na dzisiejsze obchody Amazonki jeźdźcy z Deresza przygotowali coś specjalnego. Przyprowadził nas do na koronowski rynek ułański poczet sztandarowy ze skortą szlacheckiego zastępu konnych i bryczką, na której zasiada sam głównodowodzący Błękitnej Armii generał Józef Hare. A przed nami pełen nawiązań historycznych pokaz umiejętności jeździeckich tańczone do motywu przewodniego z serialu Czas Honoru, układ oparty na figurach naszego rodzinnego kujawiaka w strojach nawiązujących do epoki przedrozbiorowej. Jest to pierwszy publiczny pokaz tego układu. Muzyka Bartosz Hajdecki. Kostiumy opracowała, historycznie zaprojektowała i własnoręcznie wykonała członkini klubu Małgorzata Majewska. Przygotowanie i prowadzenie zastępu prezes Michał Adamkiewicz. Natomiast pomysły, opracowanie i treningi to wraz z całego zespołu, który chciałby, aby występ ten był również hołdem dla tych pięknych zwierząt, bo jak pisał wybitny polski artysta, malarz, grafik, znawca koni, profesor Andrzej Strumiło, jesteśmy dłużnikami konia. Otrzymaliśmy od niego więcej niż mogliśmy dać. Za los dzielone przez tysiąclecia, wspólny pot i krew zmieszane na polach bitewnych, zadarowano nam energię, wierność i piękno, winniśmy mu szacunek i przyjaźń bezinteresowną. Przed Państwem klub jeździecki Deresz.
którego mogą nam to dotrzeć naprawdę inne miasta i to w całej Polsce poszliwe, że takie się nie odbywają. Wielce, wielce bardzo serdecznie dziękujemy z prezesem, panem Michałem Adamkiewiczem. Dziękujemy wszystkim miejscom klubu Jeździeckiego Dereszcz. I będzie jeszcze runda, tak, koło kościoła. W związku z powyższym, proszę. Proszę Państwa, dziękujemy.